Witajcie na kanale Tanie Majsterkowanie. Dzisiaj przed nami porównanie dwóch wkrętarek Mateo Tools. Starej, zwykłej oraz nowej z udarem. Zapraszam. Ta stara wkrętarka zasłynęła już na moim kanale, pokonując w teście obciążeniowym zarówno Black Deckera, jak i Parktide'a. Biorąc pod uwagę, że jest to urządzenie, które ma moment obrotowy 30 Nm, a ta nowa z udarem ma 45, tak naprawdę zaczynam się obawiać o własne ręce podczas przeprowadzania testu. Ale najpierw, żeby przyjrzeć się tym urządzeniom dokładniej, zapraszam do namiotu bezcieniowego. Tradycyjnie zaczniemy od omówienia parametrów podanych na pudełku. Niestety te opisy nie są do końca jednorodne, także na jednym urządzeniu niektóre wartości są podane, na drugim nie. Ale zacznijmy od początku. Tutaj na tej wkrętarce bez udaru mamy podaną prędkość obrotową od 0 do 400 na pierwszym biegu i od 0 do 1400 na drugim biegu. Niestety na tej wiertarce z udarem tych parametrów nie ma. Jest natomiast podany moment obrotowy 45 Nm. Tutaj ten moment jest podany z drugiej strony, wynosi 30, czyli jest zdecydowanie mniejszy. Jeżeli chodzi o rozmiar futerka, to wkrętarka udarowa ma do 13 mm, natomiast ta wkrętarka bez udaru do 10 mm. Obie wkrętarki wyposażone są w oświetlenie LED i w zestawie mamy też różne wyposażenia. Tutaj mamy 6 bitów, tu 8, natomiast tutaj oprócz bitów mamy uchwyt magnetyczny, stację dokującą i walizkę. A tutaj dodatkowo jeszcze 6 sztuk wierteł. Zaraz zobaczymy, jakiego rodzaju są te wiertła. Jedna i druga wkrętarka ma certyfikat Deckera. Jeżeli chodzi o drugą stronę pudełka, to tutaj również jest podane kilka parametrów. Te, które są takie same, to pojemność akumulatora 2000 mAh oraz czas jego ładowania 1 godzina. Dobrze, na początku szybki rzut oka na te walizki. Jedna i druga wyposażona jest w to okienko, które według mnie nie jest zbyt szczęśliwym pomysłem. Tutaj w tej, którą mam już od pewnego czasu, widać, że ona wypada. Tu się jeszcze trzyma, aczkolwiek to jest taki miękki plastik i w sumie to chyba przez to bardziej to sprawia takie wrażenie zabawki dla dzieci w sklepie z zabawkami niż jakiegoś urządzenia, które mogłoby służyć do pracy w domu czy w warsztacie. Po otwarciu pudełka mamy tutaj przegląd całego wyposażenia i zaczniemy może od tych akcesoriów dodatkowych. Tak jak wspomniałem, tu mieliśmy sam komplet bitów plus przedłużkę magnetyczną, ale jest to zapakowane w takie w miarę estetyczne pudełko. No, na pewno nic nam tu nie będzie latać, jest łatwy do tego dostęp. Natomiast tutaj w tej wersji z udarem, no niestety, ale chyba było jakieś ograniczenie kosztów, bo wszystko zostało wrzucone na hura do takiej fiolki. Także na jakimś tam większym porządku raczej tu nie można mówić. Tutaj oprócz tych bitów i przedłużki magnetycznej mamy jeszcze wiertła. Są to wiertła ze stali HSS do metalu. I jest ich w sumie 6 sztuk. Od takiego małego aż do szóstki bodajże. Tak, aż do numeru 6. I 6 końcówek bitów. Bit płaski, gwiazdka, krzyżak, z kolejny płaski i 2 krzyżaki PH. Nie, to jest akurat PZ1, czyli gwiazdka, a tu jest PH1. Jeżeli chodzi o baterię, to w tym urządzeniu z udarem jest ona odłączona. No nie da się tego przenosić, jak widać, chyba z podpiętą baterią. Zresztą zaraz sprawdzimy, czy da się ją zapakować. No jak widać, nie da się. Także za każdym razem, gdy chcemy schować ją do pudełka, to tą baterię niestety, ale musimy odpiąć. Tutaj w tej wersji mniejszej bateria jest na stałe podłączona. Jeżeli chodzi o sam rodzaj tych baterii, to według mnie są to dokładnie te same.
Choć tutaj jest troszeczkę jakiś inny opis, ale nie, typ ogniwa jest dokładnie ten sam, 20 V, 5 ogniw 18650, 3,7 V. To te ogniwa już były omawiane podczas testu tej mniejszej wiertarki i pojemność 2000 mAh. Nawet możemy sprawdzić, czy one pasują zamiennie, czyli to jest ta wersja z tej wiertarki akumulatorowej, znaczy z udarem. To jest z kolei ten akumulator z tej mniejszej, też działa. Dobrze, teraz w takim razie zobaczmy sobie jeszcze ładowarki. Podejrzewam, że też będą dokładnie te same. I mamy, tak, mamy te same parametry. Tutaj prąd ładowania to jest 2,5 A, 21 V. W zestawie do wkrętarki udarowej mamy dodatkowo uchwyt do paska oraz taki pasek do noszenia na nadgarstku. Dzięki temu uchwytowi po przykręceniu go w to miejsce możemy po prostu tą wkrętarkę przenosić bez użycia rąk, zawieszoną na jakimś pasku czy na szelkach. Przyjrzyjmy się teraz samym wkrętarkom. No jak widać od razu, to urządzenie udarowe jest zdecydowanie większe. Ja tradycyjnie przygotowałem sobie wagę, więc zważymy je. Z tego co pamiętam, to ta wkrętarka bez udaru, ona ważyła około 1250 gram. No, aha, przepraszam, bo tu mamy 1261, także no, nic nie przytyła. Dobrze, w takim razie na wagę położymy teraz tą wersję z udarem. 1561. No, na pewno zdecydowanie więcej, aczkolwiek to chyba jest i tak mniej w stosunku do tej wkrętarki Parkside'a, która była bez udaru. Tak jak było podane na pudełku, jedna i druga wkrętarka wyposażona jest w oświetlenie LED, z tym, że jest tutaj mała różnica. Tutaj w tej wersji bez udaru ta lampka oświetlająca znajduje się na dole, natomiast w tej wersji z udarem ona tutaj znajduje się bezpośrednio nad przyciskiem. No są na pewno zwolennicy jednej i drugiej, jednego i drugiego umiejscowienia. Ja myślę, że najważniejsze, że w ogóle to oświetlenie jest, ponieważ w niektórych przypadkach jest on naprawdę bardzo przydatny. Jeżeli chodzi o samą regulację jednego i drugiego urządzenia, to tutaj też są pewne różnice, jak i pewne podobieństwa. Zmiana kierunku obrotu jest dokładnie w tym samym miejscu, czyli tutaj w jedną albo w drugą stronę możemy kręcić. U góry dokładnie w tych samych miejscach jest zmiana biegu, czyli mamy tutaj niższe obroty z wyższym momentem obrotowym i wyższe obroty na mniejszym momencie obrotowym. Dokładnie tak samo jest tutaj. Różnica jest taka, że wkrętarka z udarem ma dodatkowe pokrętło, za pomocą którego możemy przestawiać tryby wkręcanie, wiercenie i po przeciwnej stronie mamy tryb z udarem. Regulacja wartości momentu obrotowego jest za pomocą osobnego pokrętła. Tutaj mamy ją w zakresie od 1 do 21. Natomiast tutaj mamy w zakresie od 1 do 25. I przełączenie na tryb wiercenia tutaj jest właśnie też za pomocą tego pokrętła, czyli tutaj kolejne przełożenie to już właśnie będzie tryb wiercenia. Jeżeli chodzi o taką wstępną prezentację, no to byłoby na tyle. Ja w kolejnym odcinku będę chciał przeprowadzić test zarówno wkręcania tego długiego wkręta 16-centymetrowego w kołek drewniany, za pomocą tego nowego urządzenia. Powiem szczerze, że skoro ta wkrętarka mniejsza z momentem obrotowym 30 Nm
poradziła sobie z tym zadaniem idealnie, to aż boję się, co zrobi ta większa. No ale to przekonamy się dopiero w momencie wykonywania tego testu. Drugim testem będzie wiercenie w kostce brukowej i to będzie też bezpośrednie porównanie ze sprzętem Black Deckera, który tam poradził sobie, powiedzmy, tak połowicznie z tym zadaniem. Także na koniec tradycyjnie zachęcam do subskrybowania, żeby nie przegapić tego kolejnego odcinka i do zobaczenia. Trzymajcie się.